W niedzielę 8 czerwca na boisku w Rożentalu zostały zorganizowane gminne zawody sportowo-pożarnicze. Do startu zgłosiło się 17 drużyn z terenu gminy Lubawa, w tym jedna kobieca z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łążynie. Poza rywalizacją wystartowały także dwie męskie drużyny pożarnicze z OSP Lubawa. Każda ekipa wzięła udział w dwóch konkurencjach – ćwiczenie bojowe oraz sztafeta pożarnicza 7x50 metrów z przeszkodami. Podczas zawodów wszyscy chętni mogli spróbować strażackiej grochówki i obejrzeć występy dziecięcego zespołu wokalno-instrumentalnego ze Szkoły Podstawowej w Rożentalu oraz Miejskiej Orkiestry Dętej. Oto jest piosenka letnia, letnia, ona jest na drogę świetna, świetna, w każdym się plecaku zniesie. Podczas podsumowania zawodów wręczone zostały odznaczenia dla wyróżnionych druhów. Złotym medalem druh Marek Mejka, OSP Lubstynek, druh Andrzej Truszczyński, OSP Lubstynek i druh Stefan Kosek, OSP Lubstynek. Srebrnym medalem zostaną odznaczeni druh Marian Żuchowski, druh Krzysztof Schauer, OSP Rożental, druh Paweł Schauer, OSP Rożental, druh Jarosław Petrykowski, OSP Rożental, druh Andrzej Petrykowski, OSP Rożental i druh Sławomir Maszelewski, OSP Rożental. Brązowym medalem zostaną odznaczeni druh Piotr Zakrzewski, OSP Rożental, druh Józef Wiśniewski, OSP Byszwałt, druh Zbigniew Zieliński, OSP Gutowo, druh Jan Zieliński, OSP Gutowo i druh Andrzej Uzarski, OSP Gutowo. Na zakończenie wszystkie drużyny zostały uhonorowane pamiątkowymi dyplomami, natomiast 5 najlepszych otrzymało nagrody pieniężne. W grupie C najlepsze okazały się dziewczyny z Łążyna, pozostałych dziewczyn nie będziemy wymieniać, także zajęłyście pierwsze miejsce. OSP Złotowo z wynikiem łącznym 121,01. Czwarte miejsce to jest OSP Targowisko z wynikiem łącznym 113,29.
Trzecie miejsce to jest OSP Rożental z wynikiem łącznym 112,90. Drugie miejsce OSP Lubstynek 110,90. I ostatnia nasza drużyna, pierwsze miejsce OSP Byszwałt z wynikiem łącznym 108,20. Gratuluję.